Tak wiem, dawno mnie nie było! Jakieś tam setki lat! Oj tam, oj tam. Potrzebowałam po prostu czasu dla siebie. I dla wszystkich innych dookoła mnie. Ludzi. Realnych. Ale ci, co tęsknili bardziej, to zawsze mogli zerknąć na mój drugi kanał, Anadi, a tam były vlogi. To jest gulasz. I feel settled now. I tym bardziej, bo ostatnio byłam na wakacjach w Chorwacji. Więc jak masz ochotę to zobaczyć, to wejdź na mój drugi kanał Anadi, a ja jestem w trakcie montażu. Codziennie robiłam vlogi, więc będzie dużo do oglądania. Więc ja tłumaczyć nie będę, zapraszam na filmik. Dzisiaj mam dla was aż 3 testy. Pierwszy będziemy robić wazonik. Drugi wydzierankę, a trzeci koszulkę. Ja zrobię mój wazon w paski. Do tego potrzebuję farby, pędzle, jakiś słoik, na przykład po kawie i taśmę. Najpierw zabezpieczam słoik taśmą, no żeby było wiadomo, gdzie jaki kolor. No i zabieramy się za malowanie. Wzięłam do ręki pędzelek, farbę czerwoną i zaczęłam malować jak po ścianie. Ale po czasie tak jednak przerzuciłam się na taką gąbeczkę kosmetyczną i zaczęłam tak działać. Tak ładnie, tak inaczej to wyglądało. No i tak zostało. No mi się efekt podoba, a Wam? Odklejamy taśmę. A, jeszcze przed odklejaniem zostawcie to do odeschnięcia. I powtóreczka z rozrywki, tylko że tym razem mamy farbę żółtą i mamy gąbeczkę kosmetyczną. Voila, dajesz maleńka. Schnij, schnij, piękny wazonie. Tam, tam. I wazon gotowy. Prosty, szybki. Idealny na prezent. Dla mamy, dla siostry, dla babci. Na pewno docenią. Do naszej wycieranki potrzebujemy szablonu, kartonu, gazet i kleju. Szablon dokładnie wycinam. Jak znaleźć taki szablon? Po prostu wpiszcie w Google szablon i na pewno coś znajdziecie interesującego. Mojego kota delikatnie przyklejam do kartonu, żeby się nie ruszał i dokładnie obrysowuję ołówkiem. Ta-dam! Z gazet wycinam paski. Różne, nie muszą być takiej samej długości czy grubości. Ważne, żeby były kolorowe. I tu się zaczyna wielominutna zabawa przyklejanie pasków. Start! Gotowe! Można tak powiesić na ścianie. No może tu bym jeszcze trochę nożyczkami obcięła czy czymś. No ale myślę, że właśnie ta forma, że to jest karton i to jest takie byle jak obcięte, ma taki swój guścik. No albo ewentualnie po prostu włożyć w ramkę i mamy następny prezent. Żeby zrobić naszą oryginalną koszulkę potrzebujemy kubeczka do mieszania, blicza rozcieńczonego z wodą, igły, rękawiczki, żeby się nie uwalić, szablonu i oczywiście koszulki. Po pierwsze zakładamy rękawiczki. Uwierz mi, ale chcę, żeby Twoje linie papilarne zostały tam, gdzie są. Do środka koszulki wkładam karton, żeby zabezpieczyć tył koszulki przed bliczem. Na początku przy użyciu igieł, no bo nie mam szpilek, chciałam wcisnąć moją żyrawkę do koszulki, no żeby trzymała się w miejscu, no ale okazało się to złym pomysłem. No jak zwykle, klej przyszedł na pomoc, uratował całą sytuację i po prostu delikatnie przykleiłam, no. Trochę blicza do kubeczka. A teraz przy użyciu gąbeczki kosmetycznej wyznaczam krawędzie, żeby były bardziej widoczne. A teraz spray. No żeż... widzieliście to? Jak nie, to zobaczmy to jeszcze raz. Slow motion. Ugh! Och Anno, spokojnie, przecież nieważne, że cała Twoja praca poszła na marne. Posprayujmy sobie, no tak, tam, gdzie Ci się podoba.
Tutaj już wyschnęła, widać naszą plamę piękną. O, tam jeszcze jest jakaś linia. No ale nic. Ściągamy nasz szablon. Dobre. Teraz do prania. Wyprałam. Stwierdzam jeden wielki fail. Ale myślę, że dałoby się coś z tego zrobić, dałoby się to wypracować jakby próbą prób i błędów. Ale muszę przyznać, że tu ten element mi się podoba. Takie jakby rozbłyski. No ale ogólnie koszulka idzie do wywalenia. Bye bye, lubiłam Cię, byłaś bardzo wygodna. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak tak, to polajkuj, zasubskrybuj mój kanał, jeszcze tego nie zrobiłeś. Szeruj oczywiście, zerknij na moją grupę na Facebooku, jak chcesz wiedzieć więcej, na Instagrama. My się widzimy w przyszłości, a Ty pamiętaj, zostań kreatywny. Bye!